Mariusz Zańko, sekretarz gminy Kodeń. Dzień dobry panie sekretarzu. Dzisiaj w urzędzie gminy Kodeń rozmawiamy o tym właśnie, jak gmina Kodeń jeszcze może pomóc swoim mieszkańcom, co już czyni, ale jak jeszcze można pomóc swoim mieszkańcom, może właśnie gminę Kodeń postawimy wtedy za wzór. XXI wiek, doba oszczędności, doba ekologii, dbania o środowisko i doba wykorzystywania wszystkiego, co związane jest z odnawialnymi źródłami energii. W gminie Kodeń aż huczy od tych projektów, ale to, że huczy, to nie znaczy, że mieszkańcy mają z górki. Ale żeby mieli z górki, to właśnie to, co gmina Kodeń wykonuje, realizuje. Między innymi będzie za moment mowa o punkcie, w którym te informacje są udzielane. Jak wygląda w tym momencie, panie sekretarzu, program, który realizuje gmina Kodeń? Jak byśmy mogli go sklasyfikować, opisać i co w najbliższym czasie się w związku z tym wydarzy? Witam panie redaktorze. Rzeczywiście na południowym Podlasiu te powietrze jest czyste i piękne, ale musimy robić wszystko, aby te walory związane z czystym powietrzem zachować. I tu gmina Kodeń podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach właśnie tego porozumienia otworzyliśmy punkt informacyjno-konsultacyjny dotyczący programu Czyste Powietrze. To bardzo ważny program polegający na tym, że pomagamy ludziom wymieniać tak zwane kopciuchy na nowe źródła ogrzewania energooszczędne, ekologiczne, a jednocześnie pomagamy ludziom w zdobyciu środków na termomodernizację ich budynków. Cała procedura jest dosyć prosta i łatwa, jednocześnie my służymy kompleksową obsługą dla mieszkańców gminy Kodeń, ale powiem skromnie, że również pomagamy dla mieszkańców innych gmin. Chociaż wiem, że tych porozumień między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a gminami i województwem lubelskim jest dosyć dużo, czego osobiście również się cieszę jako samorządowiec z Polesia i Podlasia. Cały program to wsparcie dla mieszkańców, polegające na tym, że mieszkańcy przychodzą do nas, informują o tym, że chcą wymienić stare źródło ogrzewania. Tu chodzi oczywiście o te kopciuchy, które niestety jeszcze w niektórych domach są. Jest możliwość zdobycia środków na wymianę pieca. Można zamontować sobie piec na ekogroszek do końca roku, na pelet, ekologiczny piec, lub też nowoczesne formy ogrzewania, jak choćby pompy czy gruntowe, czy powietrzne. To jest oczywiście punkt wyjścia, to jest taki warunek sine qua non, żeby pójść dalej i móc pozyskać środki czy na wymianę stolarki okiennej, czy na wymianę stolarki drzwiowej, czy na termomodernizację budynku, czy również w połączeniu z programem Czyste Powietrze i Mój Prąd pozyskać środki na baterie fotowoltaiczne. Tutaj wzrosły też progi, jeśli chodzi o wysokość dofinansowania, bo mamy dwa progi, czyli próg 30% i próg 60%. Jeśli chodzi o próg 30%, to jest kwota 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i kwota coś koło 2150 zł w gospodarstwie jednoosobowym. To powoduje, że jeżeli ktoś nie przekracza właśnie tego progu, może pozyskać aż 60% i zgłaszają się do nas mieszkańcy. Najlepiej umówić się przez sekretariat, ja służę pomocą, najpierw doradztwem, co można pozyskać, a następnie później w przygotowaniu wniosku. Tu też jest takie uproszczenie, że przygotowany i złożony wniosek za pośrednictwem Urzędu Gminy jest wysyłany do Wojewódzkiego Funduszu. Fundusz ma miesiąc czasu na rozpatrzenie tego wniosku. Jeżeli rozpatrzy, to już nie trzeba podpisywać umowy, bo złożony wniosek stanowi źródło umowy. Także zapraszamy wszystkich mieszkańców. Ja tylko jeszcze powiem tak informacyjnie, że 17 sierpnia, w następny wtorek o godzinie 16 w sali Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu, w sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie otwarte dla mieszkańców gminy Kodeń, na którym przekażę bardziej szczegółowe informacje dotyczące tego programu. Więcej informacji na pewno zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Kodeń. Również kontakty telefoniczne będą podane też w tym materiale. W sumie w tym momencie Państwo na pewno już widzicie. Nie byłoby też tego materiału, panie sekretarzu, i takiej promocji całości, gdyby nie to, że na pewno i samorządy, i mieszkańcy zaczęli liczyć. Dostępne są te nowości od już kilku lat. Kolejne etapy, kolejne rozwojowe projekty. Idziemy w dalszym kierunku w to, żeby energia była odnawialna, a gmina Kodeń, Dolina Bugu była czysta. No tak, to jest bardzo istotne. Trzeba pamiętać również o tych obostrzeniach.
Sejmik Województwa Lubelskiego, jak również inne samorządy wojewódzkie przyjęły uchwały antysmogowe i trzeba pamiętać, że będziemy odchodzili od źródeł ogrzewania konwencjonalnych, czyli od ogrzewania węglem, no bo takie mamy jakby zalecenia, taka jest strategia również zarówno ze strony Komisji Europejskiej, jak i rządu polskiego, więc my musimy też również być przygotowani na to, że no w najbliższych latach będzie zakaz palenia, czy to paliwami tymi nieekologicznymi, jak choćby węglem, więc no ten program jest jakby tutaj taką zachętą, a jednocześnie korzyścią. No forma dofinansowania 30% czy 60%, no to jest na pewno jakieś ułatwienie. Trzeba tutaj dodać, że ta kwota, która nie będzie pokryta dotacją w ramach programu Czyste Powietrze, może być również pomniejszona w postaci ulgi termodernizacyjnej, czyli ulga termodernizacyjna to jest ulga odpłaconego podatku i to jest kwota właśnie 17% od poniesionych wydatków na wkład własny do tego projektu, więc w całości ta inwestycja może być tak naprawdę pokryta jeszcze w mniejszym stopniu z naszych źródeł. Trzeba pamiętać o tym, że my musimy przyszłościowo myśleć o kolejnych pokoleniach, które tutaj będą mieszkały. To, że mamy na tą chwilę piękną przyrodę i czyste powietrze, to nie jest nam dane raz na zawsze. No, możemy popatrzeć na Kraków, możemy popatrzeć na Śląsk, no i tam widzimy, że ta sytuacja jest dużo trudniejsza, no ale właśnie tym między innymi możemy wygrywać z innymi rejonami w Polsce, że u nas tego problemu nie ma, ale jeżeli sprawnie też wymienimy te stare kopciuchy na nowe źródła ogrzewania, to będziemy mieli to powietrze jeszcze lepsze i dzięki temu będziemy mogli zachęcić mieszkańców całej Polski, aby przyjeżdżali tutaj nie tylko w okresie wakacyjnym, ale również w okresie zimowym na wypoczynek, bo nie będą oddychali smogiem jak w innych dużych miastach czy w innych regionach Polski, tylko będą oddychali zawsze czystym powietrzem, nadbużańskim czystym powietrzem. I na koniec, gmina jako instytucja, jako samorząd daje dobry przykład, budynki użyteczności publicznej, szkoła, różnego rodzaju obiekty, które są w waszym posiadaniu, na pewno sukcesywnie są modernizowane i część już tych nowych instalacji na pewno funkcjonuje. A dokładnie, panie redaktorze, jakiś czas temu w ramach projektu unijnego, jak zakładaliśmy instalację OZE wśród mieszkańców, czyli solary, wymienialiśmy piece stare na pelet i montowaliśmy pompy ciepła powietrza, to również gmina Kodeń w wszystkich budynkach użyteczności publicznej wymieniła stare kopciuchy, piece na nowe źródła ogrzewania. Mamy teraz albo pelet, albo zrębkę, albo pompy gruntowe powietrza, więc jakby tutaj idziemy tym przykładem. Oczywiście przyglądamy się i patrzymy na nowy okres programowania z województwa lubelskiego, z regionalnego programu operacyjnego, może on będzie nosił inną nazwę. Jesteśmy przekonani, że tam również będą środki, które będą skierowane właśnie na montaż odnawialnych źródeł energii i będziemy starali się przygotować również program dotacyjny dla mieszkańców gminy Kodeń w zakresie montażu fotowoltaiki, bo to jest kolejny bardzo ważny element dotyczący tworzenia zielonej energii. Będziemy też zastanawiali się i przyglądali, czy będzie tam też możliwość wymiany właśnie pieców, montażu solarów. Tylko z tym, że tutaj taka drobna uwaga, no konkursy jeszcze nie są ogłoszone. Czekamy na decyzję Urzędu Marszałkowskiego, czekamy na ogłoszenie konkursów i wtedy będziemy oczywiście składali te wnioski. Myślę, że uda nam się przygotować dobry wniosek, ale jednocześnie będziemy przed złożeniem tego wniosku ogłaszali te informacje, aby dotarły do mieszkańców, bo przygotowanie tego wniosku to oczywiście będzie się wiązało z zebraniem zapotrzebowania ze strony mieszkańców, ile potencjalnych osób będzie chciało montować sobie odnawialne źródła energii, ale to trzymamy rękę na pulsie. Dziękujemy za miłe słowa, panie redaktorze. Jeśli chodzi o skuteczność gminy Kodeń, tych projektów mamy sporo. To oczywiście te dotyczące jakby dbania o środowisko, to też w tym momencie będzie ogłoszony nie tak długo przetarg na termodernizację budynku małej hali sportowej. To też się wiąże z oszczędzaniem i z mniejszą emisyjnością. Mamy na ukończeniu termodernizacji budynku oficyny Sapieżyńskiej w zespole parkowo-pałacowym Placencji, gdzie ma być nowa biblioteka. Także dobrze, że w tym kierunku idziemy, bo to, co jest najważniejsze, to oczywiście przyroda i czyste powietrze.